Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że rozgrywki Fortuna pierwszej ligi, w której występuje Radom jak Radom oraz drugiej ligi, zostaną wznowione za nieco ponad miesiąc. W komunikacie Departamentu Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej czytamy: wznowienie rozgrywek Fortuna pierwszej ligi oraz drugiej ligi nastąpi w okresie pomiędzy 30 maja a 6 czerwca 2020 roku i planowane jest rozegranie wszystkich zaległych kolejek, to jest od 23 do 34 i meczów barażowych, z uwzględnieniem możliwości zakończenia sezonu 2019-2020 po 30 czerwca 2020 roku. Drużyny występujące na zapleczu Ekstraklasy będą miały do rozegrania jeszcze 12 kolejek. Można więc przypuszczać, że sezon zakończy się dopiero w połowie albo nawet pod koniec lipca. Piłkarze Radomiaka Radom plasują się obecnie po rozegraniu 22 spotkań na czwartym miejscu w ligowej tabeli. Ostatni mecz przed zawieszeniem rozgrywek Zieloni rozegrali 7 marca, kiedy to przegrali na wyjeździe 2-3 z GKS-em Jastrzębie.